A nasz poranek wygląda mniej więcej tak, tak i tak. Co prawda nieduże, ale jak na rozpoczęcie sezonu, pięknie. Poranne leśniewo. Trochę mam stanowisko wygodnickie, że tak powiem, bo zdecydowaliśmy się na domek, kochani. I to jest tak, że te ryby głównie gromadzą się jednak na środku wody, w tamtym miejscu i nawet tam za wyspą, tam z tamtej strony, więc my trochę jesteśmy odcięci. Ja tutaj tą wędką lewą kombinuję i szperam sobie tego przesmyku. Bartas na środku tego przesmyku dwa lata temu, nie, w tamtym roku, miał rybę w okolicach 17 kilo i tak właśnie z rana. Więc kurczę, może akurat. No nic, ubieramy się i pokazuję wam ryby. No słuchajcie, może ryby nie największe. Może ryby nie największe. Troszkę nam odpoczęły. Ale rozpoczęcie sezonu z Bartasem. Przepięknie, jesteśmy na leśniewie. Także już wam pokazuję pierwszego maluszka. Naprawdę nie jest to zbyt duża ryba, ale cieszy. Tutaj w worku obok już jest kolejny, czeka do sesji. Natomiast tutaj mamy jednego maluszka. Żwawego. Zaraz spróbujemy, żeby on to nam ładnie wyszedł. Żywiutkie. Leśniewski maluch. Ważne, żeby nam tu głową nie uderzał. Maluś. Także to jest rybka, która się skusiła na weftersika, manila. Natomiast druga ryba poszła na kuleczkę, którą dostaliśmy od Huberta, bo mówi, że są to kulki tej wody, czyli D21 z Fantazy. Robiliśmy takie małe zawody. Także taki malusieńki, jeżeli chodzi o rozpoczęcie. Także no dobra, nie będziemy go za bardzo męczyć. Taki maluszek. Leśniewski. I do wody. Jak fotki wychodzą, coś nie wychodzą. Co to takie malutkie, to ciężko wykadrować. Ciężko wykadrować kolegę. Dobra, jest. Dobra, kolega wraca jako pierwszy. Tak jest, bye bye. Natomiast tutaj, kochani, od razu przechodzimy do drugiej ryby. Wzięliśmy sobie tą matę, naszą podstawową. Pływa, daje radę. Tutaj rybka troszkę większa. Wleciała nam za wyspę. Ale... No, tu już trochę większa ryba i więcej siły. Większa ryba, więcej siły. Słuchajcie, rolada tutaj była przeogromna. Naprawdę ryba nas obudziła turborolką. Również waftersik 16 mm. Ja mówię na metodę, potem wam wszystko pokażemy. Ta rybka już jest taka pod dyszkę, tylko też nam odpoczęła, będzie ciężko. No, ale zaraz spróbujemy. Tak to jest, ryba, jak pokazywać rybę z wody, nie? Niestety mają trochę mocy. Także nigdy nie łowiliśmy tutaj na metodę. Zawsze łapaliśmy na standardowe zestawy karpiowe. To akurat Bartas miał rybę na zestaw, nie z metodą, tylko... tam jest helikopter? Nie, tam jest klips, nie? Tak. Tam był klips. Także Bartas też ma rybkę. Rybka czeka na drugim stanowisku na nas. Także zaraz też tam idziemy.
Jak wariat na kiju, taki wariat tutaj. Tak, ale ryby w znakomitej formie, gładkie. Typowo wiosenna ryba, aczkolwiek już przydupca ładnie wybarwiony. Tak jest. Słuchajcie, aj! Rozpoczęcie sezonu nie mogłem sobie wymarzyć lepiej. Płynie z rzutu, bajeczka, chyba czas się przestawić. Tak jest. Żeby nam tu kolega nie odpłynął za bardzo. Rybka pod dyszkę, słuchajcie, nie ważyliśmy. Przepiękny leśniewski, gładki, w świetnej formie. No i nic, spróbujemy zrobić zdjęcie. I woda. Taka rybcia, moi drodzy. No nic, bardzo szczęśliwy, pomimo braku jakichś dużych, spektakularnych rozmiarów. Ryba bardzo mocno cieszy. Także świetnie. Bye bye. No dobra, rzucamy dalej. Idziemy po Bartasa rybę. Słuchajcie, ja przeszczęśliwy, kurde. Ja pierdzielę, takie rozpoczęcie, naprawdę fajnie. Nieduże ryby, ale ryby w świetnej formie, z rzutu. Ja pierdziu. Świetne przygotowanie przed zawodami na krążnie, bo biorę udział w zawodach na krążnie w połowie kwietnia. Więc już tak sobie chyba obczajam, że tutaj będzie używana metoda, bo jednak krążno na zawodach lubi rzut, szczególnie z wiosny. Lubi rzut, lubi ciszę, więc myślę, że metoda. Jedna metoda to jest taki duży koszyk, słuchajcie, ESP, zaraz wam pokażę. A druga metoda to jest koszyk z Foxa, który jest na testach, taki 60 gramów. No ale to zaraz ogramy Bartasa rybkę i wszystko wam pokażę, co i jak. Dobra, dawaj! Idzie maestro. W zapisie. Jak widzicie, długa siatka z Sonika do czegoś się przydaje. Jak brakuje slingów, to znaczy, że jest dobrze. Można wykorzystać sobie ją. Wariat będzie. Chwilę odpoczął. Tak. Jest pierwszy, 2023. Co prawda nie na mojej wędce, ale Łukasza. Ale kto holował? Ty holowałeś. Ale ja holowałem. Więc rybka wraca do wody, chwilę odpoczęła. Jak na pierwszy w tym roku, bardzo silny, waleczny, pięknie ubarwiony, jak możecie zobaczyć. Wraca do wody i liczymy na więcej. Puszcza jegomościa. Lubię morsować, ale ta woda jest zimna. Jeszcze bardziej. Jest. Gratulacje. Pół. Niech stygną, kawka zrobiona,
łyczek kawki za wasze zdrowie, natomiast zaraz wam pokażę, jaka jest strategia na dzień dzisiejszy, bo jest stricte inna. Znaczy, no wiecie, no warto kombinować, nie? Już wam pokazuję moje, o. Cyk. Tu prezenciki od chłopaków z Eko. Ale dobra, w co wchodzimy? Słuchajcie. Woda jest bardzo czysta. I z racji tego, że woda jest bardzo czysta, naleśniewie ona zazwyczaj w ciągu sezonu już potem jest taka mętna i taka żwirowata, glinowata, to idziemy w pasterowe kolory. Idzie ten żółty i to jest taka, wiecie co, to nie jest biały kolor, to jest takie przełamanie różu z bielą, taki mocno pastelowy, rozmyty kolor. No i na trzeci zestaw mam rozkminkę, bo tu mam kryle, popki i tu mam dwunasteczki, ale tu mam jeszcze kilka krylków z tej naturalnej barwy takiej brązowej i chyba ten kryl pójdzie na trzeci zestaw. No i ewentualnie potem będę się bawił ananasem i mam jeszcze jedno też, kiedy dostałem w prezencie chyba na Pogalewie 2 lata temu i tak jeżdżą ze mną te mainline'y pinę nana, tak pink pinę nana, dokładnie, i tak jeździ to ze mną. Jeśli chodzi o popeczki, to myślę, że pójdziemy w tego naturalnego kryla, żeby się zbyt bardzo nie wyróżniać przy tak czystej wodzie. I tutaj ewentualnie te dwa pastele, czyli ta żółć i ten taki bialutki. Także wiecie, no łowimy na metodę, to znaczy ja łowię na metodę, więc dość intensywnie i szybko będę zmieniał te zestawy, bo metodą trzeba pracować. Dobra, Eloszka. Tutaj, kochani, zobaczcie, już wam odwrócę sobie ekran, będę was widział, będę widział w sensie siebie. O, zobaczcie, tutaj jest ta metoda, o której ja wam mówiłem, czyli ten foksik. Mhm. 60 gramów, ten koszyk świetnie trzyma, miękka pletka i tu jest ananas acid. Ale tutaj zaraz coś zmienimy, bo idziemy w bardziej pastelowe kolory, tak jak wam mówiłem. Także kurwszank czwóreczka i ananas acid. Także taki zestaw, miękka pletka, zobaczcie, przypon typowo do metody, taki maksymalnie 10 centów i tak łowimy tutaj. No dobra, zmiana. Pokuleczce. Spadła? Spadła. Ale to już wiesz, chwilę leżało, nie? Co mam robić? Nagrywać? Nic, no na razie to się samo nagrywa, elegancko. Zapisie? Zapisie. Zobaczcie. Metoda ESP, 85 gramów. Miękka pletka i tu jest właśnie również Thinking Anglers Kurwszank czwóreczka i jest D21 od Huberta. Ukłony, Hubercie, bardzo dziękujemy. Za konkurencję będziemy sobie testować. Także na razie jest porówno. Miks metodowy, PL 4 mm, stick mix. Wszystko przylane tym właśnie miksem D21 i po prostu, słuchajcie, z ręki. Czyżby ryby czy kaczki? Ryby. Kurde, ale może drapieżnik, nie? Tak, bo wczoraj widzieliśmy dwa szczupaki tu i sandacza, więc... I sandacza, dokładnie. Kurde, ja mam spinning bałcie. Także tak wygląda, moi drodzy, tak wygląda ten zestaw. Ja tego tutaj nie korzystam z foremki, nigdzie nie wrzucam, tylko to leci do rzutu. To jest dość krótki przypon, mimo tego, że to jest miękka plecionka, to temu się nic kompletnie nie dzieje. I tak naprawdę cały czas czymś takim łowimy tutaj. Na tej zasiadce, bo wcześniej to oczywiście łowiliśmy inaczej. Dobra, panie Dziejaszku, nagrywa się dalej w zapisie, ja tu nagram, jak to rzucasz.
przez ryb będzie szła, klasycznie. Poszła. Bo ryby pan spłoszysz. Nie no, teraz drugi zestaw. Drugi zestaw i słuchajcie, chciałem zastosować te pop-upy, o których wam wcześniej mówiłem. Natomiast wiecie co, nawet lekko dociążyłem taką śrucinką tutaj, w tym miejscu. Ale niestety pop-up też ciągnął ten haczyk, on jest dosyć lekki, bo to jest dość cienki drut, taki właśnie delikatny, wiosenny, więc nie chciałem zastosować grubego, dużego haczyka. No i musiałem się przerzucić z powrotem na manilę Waftersa 16 mm, bo to jednak fajnie jak to leży. Nie chcę, żeby to na razie stało. Te ryby są bardzo znaczy brania są dość mocne, ale chodzi o to, że woda jest bardzo klarowna i jest czysta i nie chcę łowić na pop-upy, żadne fluorescencyjne, tylko chcę łowić na przynętę, która wzbudza mało podejrzeń i wyobraźcie sobie, że to jest Wafters 16 Active seria i on jest nakręcony na wkrętkę i nie spada, bo on ma taki twardy rdzeń w środku, więc w sumie spoko. No i ten koszyczek foksowy, o którym wam mówiłem, dość dobrze trzyma zanętę, wbrew pozorom dłużej zanęta na nim wytrzymuje niż na tym ESP z płaskim dynem, nie? Więc chyba to będzie szło, ale dokupię 80, bo to, jeżeli występują, bo nie wiem, Bartek, widziałeś? Chyba nie. Chyba nie. 35 i 60. No to chyba to są najcięższe. No ale wiecie, jak się kule oblepi, to... Zresztą zaraz wam pokażę. Kula, kula, daje fula. Kula szpiegula. Jak wypijany jest krzywo kulakrem. Co robisz, Łukasz? Lepie. No. Lepie, no tutaj to naprawdę może być duże. Sporo tego wchodzi, ale łowię w przesmyk. Nie będę tutaj robił kolizji, bo kurde, tutaj wydaje mi się, że będzie na tyle ciasno, że będzie na tyle ciasno. Dwie wędki tego pana, nie wiem, kto tu łowi. Myślę, że poczekam na rybę, chociaż one, no, wątpię, że one w tym okresie się już tutaj w tym przesmyku kumulują. Bo to jednak nie jest pora na ten przesmyk. No ale spróbujemy. No i wiecie, tak niechlujnie zrobiony zestaw, po prostu ciężarek oblepiony i wylecie to w przesmyk, ale muszę tak, żeby was nie wysłać razem z kulką. No jakby chciał lub nie chciał. Center. Centralnie środek. A trafiać to ja umiem. Jak dobrze wiemy. Pani kanału chyba nie wiedzą. Jeszcze nie, spokojnie, to jeszcze trochę czasu minie. Jeszcze parę ryb musi paść. No dobra. Jak to mawiał klasyk z PZW, oby dało co. O, o. I spława. Tam to chyba na trubka powinien rzucać. Słucham? Nie, na trubka, a nie na... No bo ten sandasz tam stał, to w sumie nie byłoby głupim pomysłem, nie? No dobra, no i tak łowimy, moi drodzy, tak łowimy. Tak, od niechcenia. Wszystko w błocie. Zawsze marzyła mi się taka zasiadka, ale chyba nie o tej porze roku. A trochę poleciało, widzę. No a jak?
samo co u ciebie. W sensie, że kulki nie ma. Moja ryba. Największa w tym sezonie. Zobaczcie, jak dobrze zapięta. Haczyk to BKK. Pięknie wpięty. Kurde. Ale dostałem te haki na urodzinach Haczykowa od Łukasza Myśliwca, którego pozdrawiam serdecznie, dystrybutora marki BKK. Muszę powiedzieć, że gruby drut, zobacz Łukaszku, zobacz jaki gruby drucik, to jest chyba szósteczka, jakiś taki najmniejszy, bo ja lubię takie małe haczki. Dobrze to wygląda, mocny, ostry jak z nie wiem co. Fajny. Fajny i niedrogi ogólnie, więc... Ile paczka mniej więcej kosztuje? 25 zł? Normalnie w sklepie? A to luz w sumie. I BKK w sumie oni teraz wszystkie te takie spinningowe tematy tam chyba, nie pamiętam, Maps, opowiadał mi Łukasz, z kim się teraz dogadali. Polsping, nie Polsping, wszyscy robią teraz na BKK-u, także jeśli chodzi o jakość, to bardzo dobre. W karpiowaniu zaczynają, także jeśli macie okazję, tam kilka modeli, nawet rozmawialiśmy z Hubertem wczoraj, że też teraz łowi na haki BKK-a, bo dostał od drugiego Łukasza rdzanka, tylko że on na kurszanki pokazywał, a tu mamy White Gape'a z kickersem, tylko jeszcze nie było na farybie, ale będzie. Chodź tu, pokaż tą kulę. Chodź, pokaż swoją kulę. Dawaj, co żeś tam wymodził. Dobra, tu też jest cały ten miks, nie? A to i ty jest. Kulkę do środka wrzuciłeś. Tak, ja tu chowam. A to ładna bomba, to będzie miało ze 140 gramów teraz. 110. Tak sobie to wymyśliłem. Tu mamy trochę zrobionego peletu Manila. Do tego T21 doklejone. I tak miksujemy, nie? W sumie. Mała kuleczka Mainline'a. Niegdyś jak łowiłem na PVA Bagi, to moje najskuteczniejsze przynęciki. Małe, zaraz pokażę wam je. Ona druga między druga. Tu jeszcze jakim oldschoolem widzę rzucane. No a jak? Nie ma lipy, jak to mówią, nie? No dobra. Show must go on. Tą stronę, a tą sobie jedną. Damy. Gdzieś na prawo, ale przez trzciny nie pokaże. Uj, afera. Z piszczałkami, jak to mówią niektórzy. Dobra, ustawia, zaraz zgrywamy kolejną. Chodź tu pokazać drugi zestaw. Co to za tajemnice? Tajemnice, o. Mamy takiego pypetka małego. To jest właśnie ten Mainline. Chyba Fruity Squid się nazywa. Dobra, to normalny zestaw karpiowy masz, nie? Pyszne zrobiłeś, pyszną kiełbaskę. Taką jak lubię. Na słodko. Na słodko, nie? Manila. Jak mój jamnik. Dobra. Tanie. To jest lewa wędka. Czy tam... Sticky było pierwsze, czy twój wiel był pierwszy? A to jest pytanie. Sticky. Na pewno? Chcę. Pięknie. Ale ryb nie będzie. Jak nie będzie? Będzie, bo PV-ka ode mnie. One tam daleko. Ale następnym razem, mój drogi przyjacielu, siadamy na stanowiskach 15-16. Na przeciwległym brzegu. Tak. Tak. Nie wiem, czy na zlocie tam nie usiądziemy. Może być.
Rączkę złóż. A, złożą, no dobrze. I jak to mówią? And we are angling. No dobra, obiad. No nie tam. Do garu. Get in! Chwila po rzucie. 15 minut. Z podłóżka podbierać trzeba wytargać. Jest. W pokrowcu. Albo tamtego przyniosę. Tak, tylko że znowu ryba idzie za wyspę. Znowu ryba za wyspę, wiesz? Ale już odbija. Ale co? Odbija. Odbija? Tak. Nie wiem, czy słyszycie, kochani, ale rybka znowu trochę od lewej do prawej. Także pierwsza ucieczka za wyspę. Ja tą rybę staram się lekko przytrzymać, nie ściągać jej za mocno, bo ona mi zaparkuje z tamtej strony, więc ja mimo wszystko lekko ją kontruję, ale na tyle, żeby nie przyciągnąć jej do siebie, tylko żeby ona wzdłuż linii wyspy uciekła mi w prawo, no ale potem ucieka tu w prawo, w tą stronę. Więc tak. Trzeba ostrożnie, wiecie jak to jest, łowienie rzutowe, jak są dość mocno obrośnięte brzegi, to trzeba uważać, bo te ryby się pchają w brzeg i niestety trzeba robić wszystko, żeby je zostawić na wodzie, żeby ona nie zaparkowała w brzegu, czyli wiecie, nie na wydrę, prosto pod nogi, bo ta ryba będzie z automatu nam oponować i zaparkuje w krzaku, a tak to niech ona sobie chodzi te 20 metrów od brzegu. No i trzeba dość intensywnie obserwować tą żyłkę i zachowanie ryby. To takie rady dla tych początkujących. No i żeby koledze wędek nie splątać.
No właśnie. No właśnie. No, wydaje mi się, że jest spoko. Idzie na lewo, ja się zaraz przesunę. Teraz idzie pod Bartasa żyłkami. Wyczekamy moment. Cały czas napięte. I góra. Moja. Także zobaczcie, ryba za wyspy, tu w prawo. I teraz znowu idzie pod moją wędkę w lewo. Może król wód? Może. Musisz ją tu podebrać, bo nie wiesz, przez całą ratę. Staram się, ale ryba nie jest duża, ale jest bardzo silna. Strzałóweczkę słychać. Fajny taki. I tu podbieraczek już gotowy. Bam! Dziękuję za pomoc. No dobra, moi drodzy, kolejna rybunia. Strasznie nastroszony. Także... No łowimy, metodka działa. Także no takie, no wiadomo, siódemeczka. Gdzieś tak, no taki 7-8, wiadomo. Mała rybunia, ale skutecznie. Marcowe karpie. Dobra, woda i lecimy dalej. Tu nam się lekko porysował. Mógł być porysowany. Tak, no. Nie tak działa ta mata, ale... Ale ma być bezpiecznie. Wow. To pięknie. A jak działa mata? Ten raper z Warszawy? Idziemy z Bartaskiem obczaić sobie. Idziemy obczaić sobie stanowiska chyba 15-16, bo chcielibyśmy tam usiąść kolejnym razem. Miejmy nadzieję, że... Znaczy mi się podobały, ale Bartas tam właśnie jeszcze nie był, zawsze się przejeżdża. A nigdy się tak, że tak powiem, dupy z samochodu nie wysadziło, żeby zobaczyć. Ale są to stanowiska, które są de facto najbliżej tych miejscówek, gdzie te ryby się trzymają, gdzie się grupują. No i dobra, zaraz my też wam pokażemy, chyba 15-16, dobrze pamiętam, ale no i na wodzie coś tam się cały czas dzieje, zresztą zobaczycie jak my tam będziemy, bo jest dużo oczek, zobaczymy co to jest. No i już jesteśmy po drugiej stronie, tutaj ten narożnik. Co robią? Spławiają. Spławiają, no właśnie, tu z tej góry fajnie widać. Ale one po brzegu nie stoją. To nie ten okres, żeby one stały po brzegu. One zazwyczaj są tu. No i dobra, zobaczcie. Jak tylko ma mikrofon przerzucimy, żebyście słyszeli, bo to jest kierunkowy. No i dobra, to jest piętnasteczka z takim właśnie podestem. I słuchajcie, tu jest miejsce, na którym my chcielibyśmy z tym jegomościem sobie usiąść. I tutaj będzie łatwiej się dostać do tych markerów, które są tutaj
porozkładanej, chyba nie widać, chociaż trochę tego tutaj na środku macie. No, zgubiliśmy ostrość, jest. Także ja wam powiem, że mi się osobiście tutaj podoba, tylko że zazwyczaj jeszcze jest tak, że naleśniewie wieje w tą stronę, nie? I to by było tak, żeby było prosto w gębę. Po prostu cały czas prosto w gębę, by nas porządnie wywiało. No tu są schodki. Kije na zewnątrz, znaczy na dole, sorry. Kije na dole. Tutaj taka skarpa, dość wysoka. No i tam jest szesnastka, obok. I wtedy stąd, z tamtej miejscóweczki, można by się wrzucać tu w tą stronę i nie jest daleko. Takie jest moje zdanie. Co myślisz? Że to są chyba najbliżej położone te stanowiska tego, co zawsze rozmawialiśmy z Hubertem, nie? Wydaje mi się, że tak. No dobra, kochani, my sobie poogarniamy, popatrzymy i widzimy się już na stanowisku, na domku. Koniec wycieczki. Wszystko się suszy. Cisza. A ten hanger jakiś taki pijany. Czekaj mnie tu, kolego. O, do pionu. Tu słuchajcie, moi drodzy, kolejny zestawik na zmianę, na testy. Sorry za odciski, ale jednak gryf trzeba trzymać. Haczyk to jest czwórka, outer eye, czyli z wygiętym oczkiem na zewnątrz, to jest Thinking Anglers. Ale ten dumbbellsik, to musicie mnie zabić, ale to Bartas wie, co to jest, bo to jest jakiś mainline'owy, czy coś takiego. I to jest, słuchajcie, zrobione na strzałówce 0,60. No, jaki waftersik, leżak. To tak sobie fajnie stoi nad haczykiem, w ten sposób przykrywa haczyk. Także o, tu nasz miks niezmienny praktycznie cały czas. No i Bartasa old school'e. Ich jeszcze nie widzieliście z bliska. Long beamy. Mega klasyczny zestaw. Fajne kołowrotki. Jak na 30 lat nawój jest po prostu bajeczka. No dobra. To odkładamy sobie i niech sobie leży i czeka. No. Piękna cisza. No i witamy was na kolacji. Steczki gotowe. Papryczka, Boże. Pieczarki, cebulka. Znaczy, no, przygotowane. Tutaj również po kielonku dla zdrowotności. No i siedzimy na domeczku, czekamy. Tak. Na patelni żeliwnej sobie zawsze przygotowujemy, także no. Chcesz nagrać, jak tam? No jeszcze trochę trzeba poczekać, chyba się zagrzeje, co? Porządnie. No zobacz. Jeszcze. To musi iść. Aż mi wypadł. No dobra, zaraz zaczynamy kolacyjkę. Zdrówko. Uła. No dobra, patelnia się grzeje. Zaraz wjeżdżamy z mięchem. Za małą patelnię przypiłem. Za duże steki. No dobra, niech to robi. No dobra, wstępnie obsmażone. Rozmarynek poszedł, masełko. I teraz lecimy dalej. Zaparowaliśmy. Na sam koniec warzywka. Zaraz na talerz. Jak? Bardzo dobre.
Po to się idzie na ryby. Gdzieś nam się warzywka kończą. Dzień dobry z rana. No, my już wstępnie popakowani. Zobaczcie. Zostało tak naprawdę wypić kawkę. Śmieci spakowane. Zostały tylko wędki do zwinięcia. I tak naprawdę za chwilkę ruszamy. Fajne dwa dni. Rozpoczęcie sezonu super. Za chwilę podsumujemy z Bartasem tam przy aucie i no, do podsumowania. Ja mam tak mówić, a mnie mało było w filmie. Czemu mało? Już mówimy. No mówimy. Raz, dwa, trzy mówimy. Kawka ostatnia nad wodą. Leśniewo jak zawsze Łukaszowi dało ryby, czyli niezmiennie. Jak za każdym razem, ale początek sezonu udany, pogoda w kratkę, domek uratował życie, pełno błota, ale to lubimy, szybkie nocki, szybka nocka i dalej w trasę do pracy, ryby są to najważniejsze, widzimy się tu za około miesiąc czasu. Dokładnie tak jak powiedział mój kolega, przyjaciel po kiju, podbierający wzorowy. Słuchajcie, widzimy się na kolejnym filmie. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Bardzo szybki, intensywny. Co udało się zgrać, to się udało zgrać. My rozpoczęliśmy sezon. Było bardzo fajnie, przyjemnie. I tyle. Do miłego zobaczenia. Na razie.